Witam słuchaczy portalu 100miloszczyzn.pl. Rozpoczynamy pierwszą rozgrzewkę w sezonie 2022-2023. Rozgrzewka przed pierwszym treningiem 100 miloszczyzn, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek. W naszym studiu spotkaliśmy się dzisiaj z Magdaleną Gawrońską i z Krzysztofem Betkierem. Cześć. Cześć. To co, na początek, tak jak zapowiadaliśmy, mamy nagraną dla Was rozmowę z trenerem 100 miloszczyzn Piotrem Jackim. Musieliśmy się z nim połączyć na żywo, ale trener w godzinach wieczornych jest też do załatwia sprawy służbowe i by wracał samochodem i ta rozmowa mogłaby nam się tutaj przerywać. Więc nagraliśmy trenera dzisiaj w godzinach popołudniowych. Przepraszamy troszeczkę za jakość tego dźwięku, ale trener także w dzień, zarówno ja też, w dzień miałem swoje osobiste sprawy, dzieci, plac zabaw, tam gdzieś w tle będą słychać właśnie takie różne odgłosy. Teraz dla Was puścimy z otworzenia tą rozmowę, około 10 minut tej rozmowy z trenerem Piotrem Jackiem, a jutro także na 100miloszczyzn.pl będzie można przeczytać spisany tekstowo ten wywiad. W poniedziałek startują przygotowania 100 miloszczyzn do nowego sezonu. Pan poprowadzi pierwsze zajęcia. A jak z pańską przyszłością pan będzie prowadził drużynę w nowym sezonie? Rozmawiał już pan na ten temat z działaczami klubu? Na razie skupiamy się na budowie zespołu, bo to jest w tym momencie najważniejsze. Wiadomo, że ci, co mają umowy, wracają, więc no, bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ściągnąć zawodników. Natomiast no, my jesteśmy akurat w tym momencie, jeśli chodzi o hierarchię, w dalszej kolejności, więc no spokojnie. Pewne rzeczy wyjaśnią się pewnie w tym pierwszym tygodniu. No właśnie, a Olsztyńcy, rozmawiał już pan może jak już nie na temat swojej umowy, a na temat tych pieniążków właśnie na zakontraktowanie nowych piłkarzy, bo jak wiemy, nie wszyscy zostaną. Dużo wraca piłkarzy z wypożyczeń. Będzie pan testował też dużą liczbę juniorów, więc można powiedzieć, że ten skład będzie znowu budowany od nowa. No mieliśmy świadomość tego, że jest dużo piłkarzy, którzy byli wypożyczeni, że jest dużo piłkarzy takich, którzy będą mieli propozycje z wyższych lig, czy też innych zespołów, chociażby przykład Łukasza Monety, który chciał już też gdzieś tam znaleźć zatrudnienie na Śląsku, tam skąd pochodzi, jak wiemy, podpisał z Ruchem, więc no mieliśmy świadomość tego, że zostaje nas mało, no natomiast no należy budować. No. W pierwszym tygodniu wszyscy piłkarze, którzy są jeszcze na umowach, plus ci wszyscy młodzi adepci, którzy gdzieś tam w przyszłości mogą być siłą z tą milu, no z tymi zawodnikami będziemy głównie pracować, dokonamy jakieś tam analizy i oceny. Natomiast myślę, że w kolejnym tygodniu no, będziemy testować ludzi, którzy są u nas na liście, wiadomo, te listy tworzymy od dwóch tygodni, odkąd się tak naprawdę rozjechali zawodnicy, to my już zaczęliśmy pracować nad nazwiskami, które chcielibyśmy pozyskać. No, zobaczymy, czy nasz budżet pozwoli nam na pozyskanie pewnych zawodników, tych, których gdzieś tam wypisaliśmy sobie. No i to jest bardzo ważna dla mnie rzecz. No, budowa zespołu to jest to bardzo istotny element tej całej układanki, który potem pozwala albo właśnie grać o coś więcej, no, albo o środek tabeli i tak dalej. No, kluczowe zadanie przed nami przez te pierwsze dwa tygodnie i na pewno w ciągu tych pierwszych dwóch tygodni wiele spraw się wyjaśni. Panie trenerze, na pewno pan nie zdradzi nam nazwisk z tej listy, którą sobie pan ze sztabem szkoleniowym przygotował. A możemy chociaż coś powiedzieć, na jakie pozycje konkretnie szukacie zawodników i czy to są zawodnicy doświadczeni, grający na poziomie ekstraklasy pierwszej ligi, czy szukacie też tam z niższych lig zawodników? W każdym zespole mówię to, ten jakby podział ról, czy też nie wiem, bieg zawodników w pewnym sensie jest uzależniony od pozycji. No nie ukrywam, że chciałbym mieć szkielet czy też kręgosłup drużyny zbudowany z piłkarzy doświadczonych, ale też jeszcze głodnych, chcących coś w piłce osiągnąć, udowodnić, pokazać. Natomiast nie ukrywam, że jeśli tych piłkarzy faktycznie zakontraktujemy,
to wtedy też łatwiej będzie nam skupić się na młodszych piłkarzach, na zawodnikach punktujących w KJS-ie i tak dalej, i tak dalej. Więc to mówię, jest to proces. Chciałoby się, żeby on już był dokonany w jakimś sensie. Natomiast no, na ten moment jeszcze pewnych rzeczy nie możemy sfinalizować. Jak będą sfinalizowane, też będziemy mądrzejsi, ale na pewno będzie to, chciałbym, żeby to była mieszanka i doświadczenia, i młodości. Mieszanka zawodników z regionu, ale też no, wsparta zawodnikami z innych części Polski. No zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Mówię, pracujemy, rozmawiamy, dzwonimy do siebie bardzo często, wymieniamy się tymi danymi. Zawsze jest tak, że jak się przyjeżdża, już się jest po prostu w tym całym rytmie pracy i tak dalej. To jeszcze te pomysły jakieś tam przychodzą, można o nich porozmawiać. Jestem jakby optymistą i wierzę, że uda nam się zbudować fajny zespół. Panie trenerze, w drugiej lidze musi grać dwóch młodzieżowców. Czy dalej będziecie kontynuować to, co się działo w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o Stomil, czyli młodzieżowiec w bramce? No i jest taki zamysł. Taka jest moja pierwotna myśl, to nam się sprawdziło. Wiele zespołów tak robi, jest wielu ciekawych zawodników młodzieżowców na bramce, więc też no, mamy pewnych kandydatów. Wiadomo, że ci kandydaci też mogą mieć inne propozycje. No zobaczymy, zobaczymy. Wiadomo, że chcemy wygrać optymalnie. Czas, cały czas się odnoszę do upływającego czasu, no bo tylko on da nam pewne rozwiązanie. Panie trenerze, to jeszcze zapytam o te transfery, o tą listę. Czy tam są nazwiska piłkarzy, z którymi współpracował pan w Sokole Ostróda, jak był pan trenerem wtedy w drugiej lidze? Tak, też są piłkarze, ale też nie tylko z Sokoła. No, mówię, na pewno łatwiej jest sięgnąć po zawodników, z którymi się pracowało wcześniej, kiedy się zna ich profile. I profile i motoryczne, wie jak wypełniają taktykę, jaką mają technikę, więc to na pewno jest łatwiejsze. Sytuacji, kiedy trzeba szybko zbudować zespół, bo jak wiemy, no, ta przerwa letnia, ona jest bardzo krótka. Panie trenerze, na liście już 10 zawodników z drużyny Adama Zejera będzie pan ich testował. Pan ma jakąś określoną, nie wiem, liczbę zawodników, które będzie chciał włączyć na stałe do pierwszej ligi? Czy pan się nie ogranicza i to wszystko od nich zależy, jak się zaprezentują w tym okresie przygotowawczym? Z reguły kadra zespołu to jest 23 zawodników plus bramkarze. Czasami jest to 25 już z bramkarzami, więc no, tutaj pewnie będziemy chcieli w ramach budżetu. To też nam się okaże, jak się on będzie i wtedy będzie można określić liczbę piłkarzy na kontraktach. Natomiast mówię, no też młodych, których sprawdzamy w tym pierwszym okresie, chcemy zacząć z nimi treningi, chcemy ich zbadać pod względem motorycznym, zobaczyć, jakie mają predyspozycje. No to wtedy gdzieś tam też pewne rzeczy wyjdą. No, mówię, z młodymi chłopcami jest tak, że ktoś wygląda świetnie i nawet jak wybierzemy kilku do tej naszej takiej zamkniętej kadry, no to też będziemy innych obserwować i zawsze młodego chłopaka z naszego klubu będzie łatwiej do kadry dołączyć na poszczególne treningi. Więc no, absolutnie się nie zamykamy, a tak jak powiedziałem wcześniej, te kadry z reguły są około tam 25 osób. I no tak, tylko tutaj problem w Stomilu jest to, że nie ma drużyny rezerw i trzeba będzie chyba tutaj od razu postawić, tak? Pewnie na któryś tych zawodników, bo reszta będzie chciała gdzieś odejść na wypożyczenia, żeby grać już na tym poziomie seniorskim. Tak jest, po to jest ten pierwszy tydzień, żeby wybrać optymalnie tych, których będziemy chcieli mieć w kadrze, natomiast oczywiście wszyscy pozostali. Już też rozmawialiśmy na ten temat, którzy zawodnicy mogliby być wypożyczeni na przykład do trzeciej ligi, żeby tam nabierać doświadczenia, no chcą po prostu zimą, także no. Plan mamy, mówię, on musi być, on zawsze jest, więc no, wybierzemy w ciągu tego tygodnia na podstawie badań, na podstawie tego, co zobaczymy, na podstawie pewnie gry wewnętrznej, no będzie trzeba dokonać oceny, analizy. Zawsze mówię, łatwiej jest, kiedy już ma się pewnych ludzi zakontaktowanych, bo wtedy wiemy, na jakich pozycjach kogo mamy i gdzie na przykład możemy sobie ulokować młodych. Nie jest łatwiej, kiedy już ma się fundament. No. Na ten moment nad nim pracujemy. Panie trenerze, 25 czerwca pierwszy sparing z Radunią. W tym czasie też jest finał wojewódzkiego Pucharu Polski. Stomil II Olsztyn gra z GKS-em
Wikielec i jak już sztab szkoleniowy zdecyduje się, powiedzmy na przykład na 3-4 zawodników z tej grupy juniorów, to co, oni zagrają w tym sparingu, czy jednak w tym finale Wojewódzkiego Pucharu Polski? Jest to jakoś uzgodnione już w tym momencie? Tak, zanim wyjechałem tutaj, przyjechałem do domu na tydzień, to spotkałem się z trenerem rezerw, rozmawialiśmy i trener dostał informację, którzy zawodnicy będą u niego, także to wszystko już gdzieś tam jest ustalone, aczkolwiek może gdzieś tam, wiadomo, delikatnie się zmienić, bo to też jakby 2 tygodnie czy 3 w piłce to bardzo dużo, a już mówię, tyle czasu minęło, ale no tradycyjnie plan na to spotkanie również jest. Nie zakładamy, że też ktoś przyjedzie, będziemy kogoś testować, będzie go okazja zobaczyć z dobrym przeciwnikiem, a mówię, młodzież, która będzie grała w pucharze, będziemy mieli przez ten pierwszy tydzień. Pani trenerze, wiadomo, o której godzinie zagracie ten sparring z Radunią? Jeszcze to nie jest ustalone. No wiadomo, że będziemy chcieli pewnie gdzieś tam zrobić to w takich normalnych godzinach, czyli pewnie gdzieś tam koło 11 i zobaczymy, czy uda się 10. No, też musimy uzgodnić z Radunią, żeby też no, tak, nie musieli tam chłopacy nie wiadomo jak wcześniej zrywać, nie? Ale to jest do uzgodnienia i bo to na pewno wskazane jest grać przed południem niż gdzieś tam później po południu. Podpytuję nie bez przypadku, bo to też ważna informacja dla naszych kibiców, którzy w jedną sobotę chcieliby zobaczyć właśnie pierwszy sparing z Tomilu i obejrzeć ten finał Wojewódzkiego Pucharu Polski. Pan trener też się wybiera na ten finał? No jeśli rozumiem, że on jest po południu. Tak, o 17. O 17. No to idealnie, jak będzie gra kontrolna po 11, no to będziemy mieli okazję pojechać. Okay. Zobaczyć chłopaków w akcji. Jeśli nie wszyscy, no to pojechałby ktoś ze sztabu, a natomiast no, w takiej sytuacji super, będziemy nawet mogli być większą grupą. Super. Panie trenerze, to już tak na koniec naszej rozmowy. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom i czytelnikom, jak będzie wyglądał ten pierwszy tydzień przygotowań tutaj w Olsztynie. Pierwszy tydzień zawsze jest wprowadzający. Zaczynamy pierwszym treningiem spokojnie i kolejnego dnia są testy motoryczne, tam już zawodnicy. Na jednym z testów będą musieli po prostu no, zmusić swój organizm do maksimum możliwości. Także będziemy też mieli bazy, jak wyglądają po sezonie i tak dalej. Potem kolejny dzień te treningi podzielone będą na grupę, bo będziemy mieli 30 zawodników, około 30. Też teraz wpływają nam informacje, kto będzie, kto nie będzie. Ale liczymy, że będzie to grupa około 30 ludzi, ona będzie, te treningi będą dzielone. Czyli trochę dłużej my jako sztab będziemy na boisku. Potem będzie też trening gier i w piątek będzie gra wewnętrzna. Weekend dajemy zawodnikom po tym pierwszym bodźcu odpocząć, ale też przeznaczamy go sobie na to, żeby jeszcze móc pojechać właśnie, zobaczyć jakieś spotkanie i tak dalej. Zawodników, którzy są w kręgu naszych zainteresowań. No, taki wprowadzający, testowy też trening, tydzień. Tak to zawsze się odbywa. Natomiast już w kolejnym tygodniu, w kolejnym mikrocyklu już będziemy chcieli dołożyć obciążeń, będzie więcej jednostek i gdzieś tam półtora tygodnia będzie takiego bardzo mocnego, w którym będziemy budować parametry motoryczne. To będzie taki jedyny moment, kiedy będzie można to zrobić. To na początku zapytam się Was, jak wrażenia po rozmowie z trenerem Piotrem Jackiem. To pytanie do zarówno do słuchaczy, jak tutaj moich współpracowników. To chyba za poważnie brzmi, tak? Do Magdy i do Kynia. Jak wrażenia po rozmowie z trenerem? No, było wiadomo, że trener żadnych tutaj nam konkretów nie przedstawi, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, jakim tym budżetem 100 mil będzie dysponował, dlatego nie ma jeszcze żadnych informacji, kto podpisuje nowe kontrakty. No próbowałem coś od trenera wyciągnąć, no ale spodziewałem się, że nic konkretnego się z takiego wywiadu nie dowiemy. No wiadomo, tak jak powiedziałeś, że trener nam nie zdradzi tutaj żadnych szczegółów, bo tak naprawdę, okej, może zostało tam 2 dni, no ale jak powiedziałby nazwisko, mogłyby się rozdzwonić telefony, nie? Z innych zespołów. Szkoda, że nie ma jakby informacji dopiero niedawno, chyba 2 dni temu, nie? Strona główna podała, jak będzie wyglądał ten pierwszy tydzień. Tutaj trener trochę bardziej przybliżył, jak te treningi będą wyglądały, ilu zawodników będzie testowanych, no ile spodziewa się na pierwszym treningu. Także tak naprawdę no to
ten pierwszy tydzień to będzie taki zapoznawczy chyba. Jak to w 100 minut zawsze bywa, pierwszy trening to przychodzimy i patrzymy, kogo nie ma i kto się pojawił z drużyny juniorów na tym pierwszym treningu, także będziemy, więc zapraszamy na 108.pl, na bieżąco będziemy pisać, kto się tam pojawi. Jak twoja opinia na temat tej rozmowy z trenerem? To można się było spodziewać, że ona będzie tak przebiegać, a nie inaczej. Tu Magda ma rację. Musimy też pamiętać, że ten okres przygotowawczy jest naprawdę bardzo króciutki, tak? Bo liga rusza już 16-17 lipca, więc czasu na złożenie drużyny bardzo mało i jak to ostatnimi czasami bywa w Ostomilu, znowu będziemy się składać w meczach, tak? I dogrywać, zgrywać i tak dalej, i tak dalej. Okej. To a propos tej tutaj, że w wywiadzie nie padły żadne konkretne nazwiska, no to ja przygotowałem nazwiska, które mogą się pojawić na tym pierwszym dniu, a których na pewno nie będzie. I najpierw mówimy to pod kątem tych zawodników, którzy grali w rundzie wiosennej w barwach 100 miloocznych, zaczynając od bramkarzy. Dominik Budzeński, jego kontrakt się kończy 30 czerwca i jego na pewno, on zgłosił to, że nie pojawi się na pierwszym treningu. Dwa spotkania w pierwszej lidze, solidny zmiennik Tobiasza, ale generalnie z perspektywy czasu no, nie było sensu ściągać takiego bramkarza do 100 milów. To jest bramkarz o tyle pozytywny, że zna swoje miejsce w szeregu, tak? Tak jak nawet trener Piotr Jacek o nim mówił, że on się nie focha, jak to się mówi, że jest drugim, tak? On wie, po co przyszedł do klubu, wie, że musi mocno pracować, a w razie czego, jak będzie potrzebny, to wskoczy do bramki, jasne, masz rację. I będzie to robił i to spełnił, tak? No tak, tylko że lepiej było go nie zatrudniać, bo na pewno nie przyszedł tu za drobne, a dołożyć do na przykład napastnika, którego nam brakowało, No ale z tego, co słyszeliśmy, to były takie zakusy, no, tak? A na trzeciego bramkarza mieć po prostu młodzieżowca, ale jakby to nie jest wina Dominika Budzyńskiego, do którego nic nie mamy, tak? Ale tak z perspektywy czasu, no dlatego nie ma teraz żadnego tutaj we mnie żalu, że on odchodzi, tak? Jest kontrakt Syldak, który ma ważną umowę i on na pewno się pojawi na pierwszym treningu i raczej nie spodziewałbym się, żeby on tu chciał gdzieś odchodzić, bo raczej na oferty z pierwszej ligi czy ekstraklasy nie ma ten bramkarz co liczyć. Kasper Tobiasz, wiadomo, będzie w Legii rywalizował o bramkarza numer 1, o młodzieżowca. Z tego, co można było przeczytać na Twitterze, jeden z ekspertów Legii napisał, że walczono o umowę i będzie przedłużana. No to wiadomo, że ci piłkarze, którzy byli wypożyczeni do 100 milu w zeszłym sezonie, nawet chyba mogli już wrócić do macierzystych klubów i nie będzie ich na tych pierwszych zajęciach. Jasne, no i to a propos już, przechodzimy do obrońców i tutaj na początek mamy Beniamina Czajkę, ostatni strzelec bramki w pierwszej lidze w tej dziesięcioletniej ostatniej historii 100 milu. On rozpocznie przygotowania z ekstraklasową Wisłą Płock, pojedzie z nią na obóz, ale pytanie tutaj, czy on ma szansę przekonać trenera, tak jak Pawlak, który skoczył i jest teraz podstawowym piłkarzem Wisły, chociażby w ostatnich spotkaniach, tak? Ekstra, czy on ma szansę, środkowy obrońca, stać się piłkarzem ekstraklasowym? Powiem tak, jeżeli Pawlak tutaj mnie nie zachwycił, tak? Nie pokazał nic wielkiego, a tam odpalił i właśnie może potrzebował takiej zsyłki, tak? Do 100 milu, żeby wziąć się w garść i pokazać, na co go stać. A Czajka zaprezentował się w wielu meczach 100 milu bardzo poprawnie, bardzo spokojnie, bardzo pewnie. Chociaż też no, popełniał też te swoje błędy, wiadomo, tak? Katowice, tylko nie mówmy o tym dwa razy. Tak, nie mówmy o tym dwa razy. I wydaje mi się, że tak, że ma szansę. Też uważam, że ma szansę. Takie w skrócie. Bardzo dobre ma warunki fizyczne i jednak środkowych obrońców lewonożnych chyba aż nie ma takiego zatrzęsienia. Ale Wisła tam kogoś ściągnęła chyba właśnie na to. Ale to jest... no, znaczy nie mówię, że od razu wskoczy do pierwszej jedenastki, ale uważam, że jest chłopak
właśnie w związku z tymi jego warunkami fizycznymi, myślę, że w jakiejś dłuższej perspektywie może sobie wywalczyć jakieś minuty na boisku. Maciej Damc, on ma ważny kontrakt do 30 czerwca. Tu szczerze mówiąc nie wiem, co z nim dalej. Na razie z tego, co możemy obejrzeć na Instagramie, przybywa na wakacje. Ale on chyba nie zgłaszał tego, że ma już jakiś nowy klub, więc powinien się pojawić na pierwszym treningu, ale jaka jego przyszłość dalej, nie ale wiadomo. Ale we wcześniejszych wywiadach podkreślał, że jakby i Ostróda, i Olsztyn pasują mu pod względem położenia geograficznego, więc być może zdecyduje się, żeby zostać w drugiej lidze. No są też takie głosy, które mówią, że Dawc to był jeden z tych nielicznych najemników, tak to można określić, którym naprawdę zależało, tak? I on gdzieś pokazywał to, że mu zależy, więc kto wie, może będzie chciał też tutaj dalej brać udział w drugoligowym pomyśle na stole. Kevin LaFrance wrócił do rodziny na Cypr. To a propos tego, że trener na ostatniej konferencji mówił, że rozjadą się po kraju i w różne części świata, no to tu miał na myśli LaFrance'a, który wrócił już do rodziny na Cypr. Rafał Remis. Mam nadzieję, że samochód zaparkował dobrze. Tak, tak. Rafał Remis, kontrakt ważny do 30 czerwca i pewnie będzie chciał tutaj zostać, bo jego forma pozostawiała w ostatnim okresie wiele do życzenia. Trzeba powiedzieć tak, Rafał Remis to jest dobry zawodnik z papierami. Jak się ogarnie... Miał, no już jest coraz starszy i raczej się rozwijać już nie będzie. Rozwijać nie, ale jeżeli dojdzie do jakiejś stabilnej formy, to będzie na drugą ligę, myślę, że pewnym punktem obrony. No już też nie przesadzajmy, on nie jest aż taki stary. Ile ma? 27 lat? No to ja uważam, że do 30 na spokojnie jeszcze może swój poziom podnieść. I wydaje mi się, że tutaj więcej pracy nad mentalem niż nad fizyką. Okej. Okay. Jonek Strauss, to jeszcze z nim dokładnie porozmawiamy o 19.30, mamy z nim złączenie, czyli za 7 minut, tak się z nim umówiłem. Filip Szabaciuk i tu uwaga, takie doszły mnie słuchy, że są luźne zapytania o tego zawodnika z klubów ekstraklasy. Pamiętajmy, że kluby z ekstraklasy cały czas szukają młodzieżowców, tam musi występować młodzieżowiec i piłkarze, którzy gdzieś tam się w tych pierwszych ligach powiedzmy, wyróżniali albo pokazywali, mogą wzbudzać zainteresowanie, zapytania klubów z ekstraklasy, ale czy to jest zawodnik na ekstraklasę, czy to jest zawodnik na pierwszą ligę? No pewnie pozostawia to wiele do życzenia, ale z drugiej strony, tak jak tutaj narzekaliśmy na Pawlaka, który też podobno miał jakiś tam delikatny uraz Achillesa, pojechał do Wisły, no i grając z lepszymi zawodnikami wygląda bardzo pozytywnie. Być może taka sama droga będzie dla Szabaciuka, że w lepszym zespole będzie funkcjonował zdecydowanie lepiej niż na przykład w Olsztynie. Tak, to często tak bywa, że w Olsztynie komuś coś nie wychodzi, a idzie gdzie indziej i nagle się okazuje, że jest niezłym piłkarzem. Jakub Tecław ma ważną umowę ze Stomilem, do tego ma uraz, więc ciężko byłoby może nawet szukać nowego klubu teraz. No podejrzewam, że to już ten uraz jest na ostatniej prostej do wyleczenia. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i kolejny obrońca, pomocnik, tak, to w zależności u którego trenera grał. Karol Żwir też ma ważną umowę. Została ona przedłużona automatycznie, miał takie zapisy w kontrakcie, że Stomil może to wykorzystać i sam jakby bez tego jego konkretnej zgody na to, tak? Przedłużył z nim umowę, no ale z tego co się dowiedziałem, on chce tutaj zostać i grać w Olsztynie. No i cały czas w mojej ocenie naturalny kapitan tego zespołu, pokazał, że mu zależy, starał się, jeżeli nie starczyło mu tych umiejętności stricte piłkarskich, to tym serduchem i zaangażowaniem nadrabiał to i jak najbardziej tak. Pomocnicy Jakub Banul, on zagrał tylko kilka minut w meczu z Arką Gdynia, no ale w tym moim zestawieniu tutaj jest, bo trenował, ale z tego co wiem, no to jakoś tam nie ma chyba szans. Dla niego najlepszym momentem jest teraz wypożyczenie gdzieś do klubu trzeciej ligi, bo nie czwartej, nie? Trzeciej ligi, żeby się sprawdził.
Banul ma to coś, ma potencjał, ale z tego, co się dowiadywałem o tym piłkarzu, to jeszcze gdzieś nie dojeżdża mu ten mental, ta głowa. U młodego piłkarza to jest bardzo częste, więc może faktycznie dobrze by było, jakby się gdzieś na boiskach trzeciej ligi otrzaskał z piłką seniorską, bo papier na grę ma. Fundambu, koniec wypożyczenia, wraca do KTS Weszło. No, Stomil chyba już na dobre się wyleczył z piłkarzy tego klubu i z tego kraju. I co tu więcej mówić? Kolejne jego podejście do pierwszej ligi, no niezbyt udane, chociaż miał jakieś tam momenty, ale no nic to nie wniosło jednak większego do gry z Stomilu. Znaczy z chłopakami z Kongo będzie główny problem bariera językowa, bo tak naprawdę, okej, Simba wiadomo, wiemy jaka jest sytuacja, Fundambu jest introwertykiem, praktycznie z nikim nie rozmawiał. Ciężko później funkcjonować w grupie ludzi, jak się nie zna języka. I tak naprawdę, no wiadomo, w Polsce niezbyt wiele osób mówi po francusku. Z tego co ja pamiętam, to Simba mówił mi, że oni między sobą rozmawiali w dialekcie. Także myślę, że to jest główny problem, no bo ten chłopak, nie możemy powiedzieć, że nic nie potrafi piłkarsko. Coś tam potrafi, ale jednak problem jest moim zdaniem w komunikacji. W komunikacji, ale też przez ten problem komunikacyjny wypływają braki taktyczne tego zawodnika, tak? I jak fajnie nie wyglądał prowadząc piłkę, czy robiąc tam różne fajne rzeczy z piłką, to jednak dla zespołu tak bardzo przydatny nie był. A piłkarz jest naprawdę fajny, tak? I patrzcie, rozmowy na żywo to jest właśnie to, że możemy na bieżąco korygować nasze tej rozmowy i podawać nowe fakty. Tutaj dostałem link z Igolu, portal igol.pl, jest taki artykuł, gdzie właśnie wypowiada się menadżer zarówno Rafała Remisza i Filipa Szabaciuka i tutaj cytuję, uważam, że Rafał Remisz to zawodnik, który z racji swojego doświadczenia, liczby zebranych meczów w pierwszej lidze, ale i tego, ile może jeszcze dać, powinien zostać na poziomie pierwszej ligi. Nad takim rozwiązaniem pracujemy. Podobnie uważam w przypadku Filipa Szabaciuka. To jest ogromny potencjał, trochę jednak niewykorzystywany przez Stomil w tym sezonie. Obejrzałem wszystkie mecze Filipa od pierwszej do ostatniej minuty i według mnie nie zagrał słabego meczu. W spotkaniu z GKS-em Katowice były gorsze momenty, ale pozostałe mecze były co najmniej dobre. Jak na razie kluby się podpytują, jaka jest jego sytuacja. Jego menedżerem jest Maciej Zieliński, który bardzo często bywa na olsztyńskim stadionie i tutaj pilnuje swoich zawodników. I to taka opinia menadżera, wiadomo, jak to menadżer. Pozytywna bardzo. Bardzo pozytywna. Optymistyczna. Optymistyczna i inni mogą się zgadzać, inni mogą się nie zgadzać z tą opinią. No to tak jak Bobo Kaczmarek ostatnio powiedział, pewne ruchy transferowe świadczą tylko o dobrej znajomości rynku menadżerów, tak? I ich układach. Także... Ale osobiście Rafałowi życzę tutaj, oczywiście tak, żeby pozostał w pierwszej lidze, jest wychowankiem Stomilu, długo związany z tym klubem i życzę mu jak najlepiej. Jak rzeczywiście menadżer mu znajdzie klub z pierwszej ligi, no to będę się tak po ludzku cieszył, tak? Bo jest tutaj długo związany ze Stomilem, znamy się bardzo, bardzo długo. No Filip Szabaciuk, tak jak mówiłem, no są pytania nawet z Ekstraklasy, tak? No, mhm. No ale to wiecie, no to jest świat piłki nożnej, tak? Czy no to jest to, że chłopak jest jeszcze w wieku młodzieżowca, wiadomo, jednak tych młodzieżowców na jakimś tam poziomie już parę meczów tej pierwszej lidze rozegrał, więc... Dobrze by było, jakby wykorzystał też swoją szansę, no bo młodzieżowcem też wiecznie nie będzie. Też schodzą słuchy o zniesieniu tego przepisu, więc jeżeli uda mu się jeszcze zaistnieć dzięki temu przepisowi, no to... No to teraz, nie no, jeszcze w tym sezonie na pewno... No nie mówię, że teraz, ale mówię, wiecznie młodzieżowcem nie będzie, a jeszcze w tym momencie może mu ten przepis pomóc. Okej, okay. Godzina 19:30, przerwaliśmy na Fundambu, to jakby coś, żeby ktoś tutaj pamiętał. Dokończymy te nasze rozważania a propos piłkarzy, którzy mogą lub nie pojawią się na tym. Wykręcam numer do Jonka. Jonatana Strausa, piłkarza Stomilu Olsztyn. Jeszcze? Do 30 na pewno.
niż ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna. Czyżby coś złego Jonku powiedzieliśmy, nas rozłączył, ale nie przyszliśmy na rozmowy. Nie, Jonek nie zapisał twojego numeru. Nie, odzwania. Halo, cześć! Halo, witam, cześć. Możemy rozmawiać, jesteśmy na żywo, Jonek. Tak, możemy. Jest ze mną także Magdalena Gawrońska i Krzysztof Betkier. Masz troszkę czasu, żeby porozmawiać? Tak, mam. Bo wiem, że jasne, jak rozmawialiśmy w tygodniu, że byłeś na meczu, tak? Rezerw. Teraz jego. Jestem. Aktualnie skończyli, bo grali z LKS-em, Łódź wygrała Jagiellonia 2-0. Akurat jestem na miejscu w Białymstoku, to przyszedłem zobaczyć. Dobrze mówię, Mikołaja Wasilewskiego. Akurat z Olsztyna, młody chłopaczek. Na zlecenie trenera? My jesteśmy na żywo. Tak, nie na zlecenie trenera, ale go oglądałem. Okay. Nie byłem zobaczyć, jak tu młodzi chłopacy sobie... A co, Janek, już idziesz w menadżerkę? Nie, jeszcze nie, ale nie mówię, że kiedyś nie pójdę. Janek, powiedz, jak twoja sytuacja z tą, masz kontrakt ważny do 30 czerwca, będziesz na tym pierwszym treningu poniedziałkowym w Olsztynie? Tak, będę, na pewno przyjadę w poniedziałek wstawić się normalnie na treningu, normalnie zacznę trenować, natomiast no, tak jak wspomniałeś, kontrakt jest do 30 czerwca, więc no, wstawić się muszę i też powinienem, i z szacunku do klubu, do sztabu szkoleniowego i do chłopaków na pewno przyjadę, porozmawiam, zobaczymy jak rozmowy się potoczą i w ogóle jak wygląda sytuacja klubu, no bo tak jak się okazało, no ta komisja ligi przyznała licencję z Krze i my niestety spadamy do drugiej ligi, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało wszystko. No powiedz mi, ty byś chciał zostać w Olsztynie? Czy bym chciał zostać? Ja nie mówię, że nie. To kwestia jest też, jakie warunki, jakie cele by miał przede wszystkim klub, bo nie ukrywam, że no, jako zawodnik wolałbym być w pierwszej lidze, natomiast jeżeli Stomil by miał ambitne cele, że chciałby budować drużynę, która miałaby grać o awans, no to nie mówię też, żebym nie chciał zostać w Olsztynie. Natomiast no, gdzieś tam jeszcze jakieś rozmowy trwają, zobaczymy, co będzie tutaj w Olsztynie. Na razie skupiam się na Stomilu, mam kontrakt i wstawiam się na treningu, a jak będzie, no to już czas pokaże. A tych telefonów z innych klubów dużo odbierasz, bo chociażby zimą mogłeś się przenieść do Korony Kielce i być teraz w Ekstraklasie. Zgadza się, no czasu się nie cofnie, no takie jest życie piłkarza, no wybrałem tak, że zostałem w Olsztynie, przedłużyłem kontrakt, no później tam w Koronie jakiś zawodnik doznał kontuzji, Korona mnie chciała. W ostatni dzień okienka transferowego, no Stomil nie przystał na tą ofertę, bo chcieli, żebym pomógł tutaj w utrzymaniu, no niestety się nie udało. No takie jest życie, no. Co człowiek zrobi? No czasu się nie cofnie. Oczywiście, że gdzieś w głowie były takie myśli, no, że człowiek mógł grać w walce o Ekstraklasę, no ale zostałem w pierwszej lidze w Stomilu i chciałem godnie reprezentować Stomil. Powiedz, na pewno miałeś trochę czasu, żeby pomyśleć o tym, dlaczego nam się nie udało utrzymać jednak w tej pierwszej lidze? No. Przede wszystkim jesień. Wiosna jeszcze jako wiosna, ale ja uważam, że troszeczkę na jesieni zawiedliśmy ze względu, no raz, że początek sezonu mieliśmy bardzo słaby, gdzie mieliśmy możliwość zdobycia bodajże 18 punktów, bo było 6 meczów, czy tam 5, przegraliśmy, to nawet 15 punktów do zdobycia, my mieliśmy 0 ich na koncie, dlatego to było kluczowe. No i na wiosnę jeszcze te dwa spotkania, nie oszukujmy się, z Polkowicami czy z Jastrzębiem, no z takimi drużynami, gdzie spadły znacząco bardziej od nas jakby z ligi, tak, były jeszcze za nami, no to nie mieliśmy prawa grając u siebie przegrać 3-4-0, aczkolwiek no wiadomo, suma jest wszystkich meczy na koniec sezonu i gdzieś tutaj nawet pomimo dobrych wyników, bo nie oszukujmy się, my już za kadencji nowego trenera mieliśmy bardzo dobre wyniki i patrząc na tabelę z tych ostatnich meczy, to myśmy, nie wiem, byli na 6. miejscu, także no ciężko też tak mówić, co było główną przyczyną, ale też sporo mieliśmy karnych niewykorzystanych, nawet nie wiem, czy to była ilość 4 czy 5, tak? Mieliśmy też takie sytuacje w meczu, że gdzieś tam prowadziliśmy jak na SOWI, przykładowo 1-0 i w 93 dostajesz bramkę Eurogola, no i jest 1-1, tak? No i suma summarum gdzieś tych błędów, tak jak powiedziałem, gdzieś błędów, no to sytuacji boiskowych
gdzieś się tyle uzbierało, że tego jednego najważniejszego punktu nam finalnie zabrakło. Jonek, powiedz mi, zostając przy tym temacie, bo gdzieś doszły mnie takie słuchy, że w pewnym momencie niestety Adrian Stawski jakby się poddał i taki zły mental, taki zły wpływ na drużynę przeniósł się także na was. Czy ty to możesz potwierdzić? Jak ty to widziałeś, jak to czułeś? Ja absolutnie nigdy tam nie będę oceniał jednego czy drugiego szkoleniowca, natomiast zawsze patrzę na nas, na chłopaków, na drużynę, czy zły, czy dobry mental. No wiadomo, że przegrywając mecze, no to ten mental nigdy u człowieka nie będzie na jakimś topowym poziomie, aczkolwiek no uważam, że spotkanie te właśnie z Polkowicami czy z Jastrzębiem, no to tam zawiedliśmy grając u siebie, tak, gdzie była nasza publiczność, a my po prostu przegraliśmy srogo te mecze, no nie chcesz za bardzo oceniać o no, takiej tym sytuacji. Tym bardziej, że tutaj nie mieliście mieć prawa złego mentalu, bo to byliście po zwycięstwie w Łodzi 2-0. Z UKS-em, tak. Nie, to myślę, że to nie chodzi o zły mental, tylko gdzieś też bardziej ja jako zawodnik bardziej bym szukał winy u nas, na naszym podejściu do pewnych meczy. Ja bym patrzył bardziej na siebie, a nie na trenera. To my wychodzimy grać. Kto by nas nie trenował, czy Mourinho, czy kurczę, nie wiem, Guardiola, czy ktokolwiek, to my zawodnicy wychodzimy na boisko, to my mamy zostawiać na nim serce i zapieprzać i dumnie reprezentować Stomil. No niestety teraz w drugiej lidze. Cię mocno kosztował ten spadek? Mocno go odczułeś? Bardzo mocno. No nie ukrywam, że jestem chłopakiem z Warmii i Mazur, tak? No urodziłem się w tym województwie i duma w Armii, gdziekolwiek będę, gdziekolwiek, czy dalej będę w Stomilu, gdziekolwiek będę grał, to zawsze na ten klub będę patrzył, zerkał. No i szkoda, że przez tyle lat, gdzie Stomil zmagał się z różnymi problemami, czy finansowymi, czy jakimiś innymi, że musiał grać w Ostródzie te mecze. No Stomil gdzieś takie rzeczy zawsze potrafił przetrwać i mimo wszystko się utrzymywał. No szkoda, że tego Stomil, tego olsztyńskiego charakteru gdzieś nam finalnie zabrakło, bo to był jeden punkt. Najgorzej mnie to boli właśnie, że to nie był że to nie był spadek różnicą, nie wiem, 10-15 punktów, że spadamy, że nie mieliśmy totalnie szans. My te szanse mieliśmy i to najgorzej boli mnie jako zawodnika, że spadasz z ligi tylko jednym punktem, a przypomnijmy, że my nad Sosnowcem mieliśmy lepszy bezpośredni pojedynek i tak samo było z Puszczą, dlatego ten jeden czy dwa punkty najgorzej bolą po prostu, że spadliśmy, nie? Powiedz Janek, no i teraz taki okres, myślisz, kiedy to się wyjaśni? W tym najbliższym tygodniu poznamy twoją przyszłość, czy to też za krótki okres? Nie no, myślę, że na dniach, bo ja też muszę wiedzieć, co będzie ze mną, jeżeli chodzi o Stomil, bo nie ukrywam, rodzina mi się powiększy, rodzi mi się córeczka, także ja też muszę mieć już zapewnioną przyszłość i muszę wiedzieć, co będzie ze mną, tak? No przyjadę w poniedziałek do Olsztyna, jestem do dyspozycji sztabu szkoleniowego, normalnie trenuję i mam nadzieję, że porozmawiam z władzami klubu, tak? Czyli z prezesem i zobaczymy, czy będą w stanie coś rozsądnego przedstawić, czy jakiś pomysł w ogóle. Chciałbym wiedzieć w ogóle, jak będzie wyglądała przyszłość z Stomilu, czy klub ma plany być, aby być w tej drugiej lidze, czy klub ma chęci po prostu walki o coś więcej i powrotu do pierwszej ligi. No bo ja jako zawodnik mam też ambicje, mam ambitne plany i chciałbym być w tej pierwszej lidze, a jeżeli Stomil przedstawiłby dobrą, rozsądną ofertę i chciałby szukać wzmocnień, nie typu brać zawodników, aby tylko ich brać, tylko doświadczonych zawodników popartych o młodzież z akademii i grać o awans, no to jak najbardziej ja byłbym na taką ofertę. No po prostu, że tak powiem, bym przystał na to, tak? Jeżeli by klub mi przedstawił konkretne cele, konkretne plany o powrót przykładowo do pierwszej ligi, to nie mówię, że nie. Dobrze, Jonek, ale wiesz, jak to jest z awansami, to czasem nie jest tak, że jeden sezon wystarcza na taką rzecz, tym bardziej, że to wszystko będzie się budowało od nowa. Czy ty byś się pisał jako tam jeden ze zrębów zespołu na, nie wiem, na dwuletni plan na przykład, że teraz się budujemy, zgrywamy, wymieniamy te ogniwa, a w następnym roku awansujemy, czy jak ty to widzisz?
Ja bym to widział tak, konkretny cel, plan i przede wszystkim transfery, wzmocnienia, jeżeli oczywiście 100 mil by było na to stać, kwestia budżetu i pieniędzy, tak, jeżeli by miasto, nie wiem, wspierało klub, sponsorzy i kibice, którzy zawsze są przy tym klubie, to ściągnąć paru konkretnych zawodników i po prostu im dać godne wynagrodzenie i trzon drużyny zostawić tej, co tutaj jest i co była, wzmocnić to kilkoma transferami i normalnie jesteś w stanie grać w drugiej lidze o awans, bo byłem w tej lidze, a tym bardziej teraz odeszły z drugiej ligi bardzo mocne zespoły jak Stal Rzeszów, czy Chojniczanka Chojnice, czy Ruch Chorzów. No to jest idealny moment, uważam, ten sezon. Jeżeli Stomil by chciał wrócić do pierwszej ligi, to ten sezon jest kluczowy, bo inne drużyny, że tak powiem, awansowały do pierwszej ligi, te mocne, a zostały drużyny takie, że tak powiem, nie chcę na żaden klub wymówić, ale zostały drużyny, które nie są nie wiadomo jak mocne, a właśnie to jest kluczowy moment, żeby się wzmocnić, ciężko popracować i wrócić do pierwszej ligi, ja tak uważam. Jeżeli oczywiście miasto Olsztyn i ogólnie Stomil Olsztyn chciałby być tak w pierwszej lidze. Kwestia planów, kwestia zarządzania i finansów klubu, nie? No i my też wszyscy czekamy na to przedstawienie Rady Nadzorczej, właścicieli, prezesów. Pewnie wy może dowiecie się już w poniedziałek jakichś pierwszych informacji. My pewnie jako kibice i sympatycy tego klubu dowiemy się troszeczkę później, więc zobaczymy. Nie wiem właśnie jakie będą, ciężko mi cośkolwiek powiedzieć, jasne, tak, no jasne, po spadku jasne. I nic, że tak powiem, na dzień dzisiejszy mi nie wiadomo, także jak będę coś wiedział w sensie takim, to nam powiesz? Co do mojej osoby, to nie, co do mojej osoby, czy zostaje, czy klub ma ambitne plany, czy klub, nie wiem, tak jak powiedzieliście, że chce przetrwać, tak, w tej drugiej lidze, a dopiero w następnym grać o awans, no nie wiem, zobaczymy, pewnie gdzieś dopiero na dniach się wyjaśni ta sytuacja, pewnie też będą rozmawiać ze sztabem szkoleniowym, jakie Stomil ma możliwości, kogo by chcieli ściągnąć, tak, no to tak jak Kyniu powiedziałeś, że to znowu najgorsze jest to w tym, że wszystko będzie od nowa zgrywane, ale no czasem tak w życiu jest, tak sytuacja, że tak powiem, po spadku nas do tego zmusiła, tak, że kilku już zawodników gdzieś tam odeszło i tak to wygląda, no ale ja bym życzył temu klubowi, żeby jak najszybciej pomyśleć o powrocie do pierwszej ligi. Także. I to jest piękna puenta, Jonek, tej naszej rozmowy. Dziękujemy Ci, że znalazłeś dla nas ten czas i co? Widzimy się w poniedziałek w takim razie przy Piłki tak jest, tak jest. Do widzenia. Pozdrawiam. No, cześć, cześć, cześć. Hej. Cześć. Janek jak zwykle przejął audycję. Tak, Jonek wygadany, fajnie się z nim rozmawia. Więc a propos tej menadżerki, jakby chciał w przyszłości, mógłby też założyć swój własny podcast i rozmawiać sam ze sobą. I też na pewno by się fajnie słuchał. No i tak jak przypuszczałem, Jonek, moim zdaniem, on nie chciał tego powiedzieć, ale ma pewnie lepsze oferty niż 100 mil i może ma i bliżej teraz dla niego rodzinnego Białego Stoku. Bo Jonek mieszka normalnie w Białymstoku, tutaj w Olsztynie wynajmował mieszkanie. Okej, no to o Jonku wspomnieliśmy. Na kim ja skończyłem? Na Fundamu. Na Fundamu, tak. Gutiner. U mnie tu w liście jest on pomocnik, a on był też taki i napastnik. No, on też szybciej wrócił chyba niż grał w tym 100 minut, bo zagrał raptem 17 minut i przez te 17 minut zrobił nam jakieś tam nadziei, że może będzie jakimś tam super asem zmiennikowym, że strzeli tą bramkę, nie wiem, w Sosnowcu. Ale tak się nie stało. Strasznie długo go zgłaszali i jakby no 17 minut chyba naliczyłem wchodził w tych, czy nawet mniej, już nie pamiętam. I nie będziemy pamiętać zbyt dobrze tego zawodnika, chociaż sympatycznego, ty miałeś okazję z nim chwilę porozmawiać. No tak, był chyba nawet spragniony rozmów, bo wtedy jak robiliśmy wywiad z trenerem Piotrem Jackiem, to mieliśmy okazję tam kilka minut z nim porozmawiać w klubie. Także sympatyczny chłopak, uśmiechnięty, z takich powiedzmy pudelkowych informacji. Jego żona jest partnerka Ukrainką, więc on był bardzo zadowolony, że są rodzinnie w bezpiecznym miejscu. Gdzie teraz będzie grał, tego mi nie wiadomo. Jakub Kisiel, koniec wypożyczenia. Szans na pewno na grę w pierwszym zespole Legii nie ma.
Max, druga, trzecia liga na ten moment. Łukasz Moneta wrócił w rodzinne strony, już podpisał kontrakt z pierwszoligowym Beniaminkiem, Ruchem Chorzów. To jego powrót po kilku latach w to miejsce. Wojtek Rejman też rozwiązał umowę, pewnie też gdzieś tam wróci w swoje rodzinne strony, ale też za nim chyba też nikt tęsknić nie będzie, nawet na boiskach drugiej ligi. Szum Shibata. I tutaj z moich ustaleń wynika, że to są najpoważniejsze zapytania o tego zawodnika z klubów pierwszoligowych. I to mnie też wcale nie dziwi, a wydawało się, że ten zawodnik że nie będzie grał w tej pierwszej lidze No na nie, wiosnę. nie grał, bo Nie grał, grał w Fundambu poprzedni trener nie widział go tak, absolutnie, dokładnie. tak? Był zakopany w szafie. Jacek na niego postawił i widać, że gdyby miał cały sezon, to jeszcze lepiej by się tutaj No wykręcił. też miał różne mecze za No to trenera Jacka, oczywiście. wiadomo, no ale z drugiej strony, no czego się spodziewać, jak tą jesień tak naprawdę Przesiedział w nie szafie. wąchał murawy, no. Tak. Także, jeżeli dostanie jakąś fajną ofertę, no to powodzenia, będziemy śledzić jego losy. Ja to bym chciał, żeby on został, ale to pewnie niemożliwe będzie, więc. Znaczy podejrzewam, że jeżeli ma zapytania z pierwszej ligi, no to jakby finansowo na pewno będą lepsze niż ze 100 milu. A czy będzie miał gwarantowane jakieś minuty, no do tego nie wiemy, wiadomo. Jeżeli wywalczy sobie pierwszą jedenastkę. Przejdźmy do kolejnego zawodnika, który pewnie będzie grał na poziomie pierwszej ligi, Maciej Spychała. I co też śmieszne, w przypadku taki sam status jak Shibaty, tak? Wiosną mógł skończyć w trzeciej lidze na wypożyczeniu. W najgorszym wypadku w drugoligowym Sokole Ostróda, tak? Bo został odpalony pod koniec okresu przygotowawczego. Skoczył do pierwszego składu i teraz pytają się o niego kluby pierwszej ligi, a wcale się nie zdziwię, jak jeszcze wyląduje w jakimś innym klubie ekstraklasy. No całkiem możliwe, no mówię, no ja tu byłam obrońcą roku Maćka Spychały, ale no co tu można dużo powiedzieć. Trener Adrian jakby w ogóle nie widział go w składzie, a też nie wiadomo tak do końca dlaczego. Nie wiem, Ale tu czy myślę, że trener Adrian wiedział dlaczego go nie widzi w składzie. tu była podobna sytuacja, z mojego punktu tylko widzenia, jak z Shibatą, tak? Fundambu Shibata, Rejman Spychała, no i tak to No tak, wyglądało. no okej, okay, no jeżeli chodzi tutaj o rywalizację Spychała-Rejman, no to też udowadniałam na Twitterze, dlaczego jeden gra, Jasne. a drugi nie gra. Więc no co, ja Maćkowi życzę powodzenia i obyśmy go oglądali gdzieś tam na poziomie pierwszej ligi. Bo Maciek pewnie się pojawi w poniedziałek na treningu, ale no bo jeszcze nie zgłasza, jakby nie było informacji, że rozwiązał. Pewnie się pojawi, żeby się pożegnać, tak jak to mówił Jonek, ale jego w 100 milu nie zobaczymy. Tymosiak, jego też tu nie zobaczymy, pewnie po wyleczeniu urazu wróci do pierwszoligowej Łęczni, tak mi się wydaje, no bo był to taki naturalny ruch w No Łęcznej. Tymosiaka to nawet nie zdążyliśmy jakby dobrze poznać, tak? Nie wiemy, czy on by, nie wiem, odpalił tu w tym Olsztynie, czy nie. Trener Jacek podczas wywiadu mówił, że jakby ten profil zawodnika jemu się podobał. No ale nieszczęśliwa kontuzja i niestety, no, zakończył sezon. Jedyny zawodnik, który nie zagrał w pierwszej lidze, Dominik Urban. Jemu kończy się wypożyczenie z Sokoła Ostróda i ten poziom trzeciej ligi to chyba taki adekwatny na ten moment dla tego zawodnika i mocno się zdziwię, jeżeli on tu się pojawi na treningach i będzie jakoś przymierzany do gry w 100 milu, jeżeli chodzi oczywiście o aspekty piłkarskie, tak? Podkreślmy to. I osobiście też nic do niego nie mam, ale no niestety poziomu pierwszoligowego nie To na poznawałem pewno w nie ma. ogóle. Drugoligowego też miałbym tutaj wielki znak zapytania. Filip Wójcik, wyróżniająca się postać w rundzie wiosennej, w całym sezonie, ale niestety to zawodnik mocno kontuzjogenny i bez takich liczb. Widowiskowo oczywiście fajne, ale bez szału, jeżeli chodzi o O te liczby. piłkarskie cyfry, tak. Tak. On ma ważną umowę, ale chciałby odejść ze 100 milu. Chciałby grać dalej na poziomie pierwszej ligi. Ja słyszałem o propozycji transferu do Puszczy Niepołomice. Powiem wam, że to by
To była spora strata dla Stomilu. I widziałbym między innymi właśnie na tym zawodniku budowanie tego trzonu drużyny. Jeżeli nie uda się go utrzymać w Olsztynie, to tak jak mówiłem, to będzie duża strata i szkoda by było. No a propos tych kontuzji, no to tam Filip nie miał jakichś wielkich kontuzji, to po prostu były takie urazy, powiedzmy, mięśniowe, gdzie być może spowodowane słabym przygotowaniem fizycznym, także... No ale też miał ten uraz pleców, ale to chyba już za nim, więc... Znaczy to nie był uraz pleców, no to z tego co ja wiem, no to były mięśnie brzucha słabe po prostu i przez co odczuwał plecy bardzo, także... No, z tego co ja się orientuję, także może to... Może to wcale nie to, także uważam, że jeżeli poprawi swoją fizykę, no to jakby kontuzje same odejdą. Okej, kończymy napastnikami. Jakub Brdak, on rozpocznie treningi z pierwszym zespołem, wśród 10 juniorów. Patryk Mikita, jego też nie zobaczymy, na poziomie 100 mil Olsztyn, tak? Najlepszy strzelec drużyny. Mówiło się na początku, że może zostać sprawdzony przez Radomiaka. Radom wrócić i dostać szansę gry w Ekstraklasie. Słyszałem też o zainteresowaniu Puszczy Niepołomice tym zawodnikiem. A dzisiaj ten zawodnik, taka ciekawostka, polubił wpis na Twitterze o tym, jak jeden z użytkowników napisał, że Kamil Kieryś ma zostać trenerem drugoligowego Motoru Lublin, czyli naszego rywala, i Patryk Mikita polubił ten post. Pytanie, przypadkowo, nieprzypadkowo, tak? To taka już taka ciekawostka i pod dyskusję. No w social mediach podobno nie ma przypadków, więc może jesteś na rzeczy. Ale to jest bardzo możliwe, bo Motor Lublin... Wiesz, ja już tyle... ci przerwę, znam takich, którzy wszystko lajkują, nie? A, tak no, wiesz. No chyba, że. Motor Lublin lubi się zbroić, nie zawsze im to wychodzi, a właściwie nie wychodzi im, bo nadal są w drugiej lidze. No ale teraz no, jak zatrudnił trenera Kamila Kieresia, no to... Specjalisty od awansów, tak. Jak nie z nim, to nie wiem, z kim mają awansować. No ale też zwróćmy uwagę, że Patryk Mikita pochodzi z Warszawy, więc do Lublina miałby blisko. Okej, okay, Hubert Sobol, kolejne podejście do Wisły, Kraków, Spadkowicz z Ekstraklasy, pierwsza liga, na pewno z nimi rozpocznie okres przygotowawczy. Czy się załapie do szerokiego składu, czy to jest zawodnik na pierwszą ligę? Wuja zdecyduje. Tak, Stomilu, no wiadomo, no to był młody zawodnik. Jeżeli my chcieliśmy tak poważne sprawy jak awans opierać na tym zawodniku, no to nie tak. No nie tak, no ale mógł się pokazać z lepszej strony. No i... Utrzymanie. Tak, utrzymanie. No to jest młody zawodnik. Tu trzeba było postawić na jakiegoś bardziej doświadczonego i... No i wracamy do sprawy z Budzyńskim, tak? Gdzie słyszeliśmy, że był napadzior już dogadany, ale... No to mógł trafić Maciej Górski z Pogoni Sielce i na pewno wykręciłby lepsze liczby niż Hubert Sobol, który mógłby być tym lepszym zmiennikiem, no bo on miał tu szybkość, więc mógłby coś tam robić. No ale to jest oczywiście gdybanie, to już nie ma pierwszej ligi po 10 latach i winni się do tego nie przyznają, tak? Zero samokrytyki, więc mi też na pewno nie przeze mnie spadliśmy. I to nie zrobiliśmy tego programu, żeby oceniać to. Powinniśmy to zrobić od razu, ale i tak to nic nie zmieni. Nie mamy na to wpływu, żeby kogoś rozliczyć. I nie rozliczymy tego, ale to jest takie już gdybanie, ale Hubert Sobol, ja mam tą sytuację w Bełchatowie, w meczu ze Skro. Tam powinien strzelić gola i może byśmy rozmawiali o innych sprawach. To młody napastnik, zobaczymy jak mu pójdzie. No ale trochę tych setek miało zmarnowane. Ja będę śledził, bo mimo wszystko jest to chłopak z regionu, z dobrego miasta, więc ja tam zawsze śledzę tych piłkarzy pochodzących z naszego regionu, jak będzie sobie dalej radził. I Krzysztof Toporkiewicz, to w moim nastawieniu jako napastnik. I on, Jankes na Twitterze napisał, że będzie wypożyczony do Sandecji nowy Sącz. Na pewno bez szans na gry w Ekstraklasie w Jagiellonii, Białystok. Wydaje się to rozsądne wypożyczenie. On chyba już jest świadomy, że ta Ekstraklasa mu ucieka, że do tego Białegostoku już pewnie nie wróci. Choć, bo on jest co chwilę tak wypożyczany z tej Jagiellonii, jak swego czasu Dawid Szymonowicz. I on ma być wypożyczony do Sandecji nowy Sącz. To akurat nieprzypadkowy wybór, bo on tam mieszka, nie wiem, 20 km od... Chyba. On z Tymbarka pochodzi, a no to tam blisko też, jakieś tam blisko odległości od Limanowej.
No to tak pokrótce przez to, ile my tutaj tak sobie rozmawiamy, już prawie godzinę, podsumowaliśmy, kto może się pojawić, nie pojawić z tych piłkarzy, którzy wiosną grali w Stomilu. I tak jeszcze tu podsumowując, juniorzy, przeczytam te 10 nazwisk, zasługują na to Michał Bendyk, Łukasz Borkowski, Jakub Brdak, Mateusz Drabiszczak, Dawid Drzewiecki, Bartosz Florek, Igor Jędrzejczyk, Adrian Morawski, Mateusz Powązka, Igor Zapołowski. Ta dziesiątka rozpocznie treningi z pierwszym zespołem. Jeśli Jacek weźmie tych chłopaków w obroty, trener Jacek, i fajnie ich poustawia, to możemy mieć jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo pociech. No na pewno 10 zawodników nie zostanie w pierwszym składzie. Nie, to znaczy w sensie z pierwszym zespołem. Nie, no chyba, że... Nie, no chyba, że nie wiem. Żeby mieli status Sokoło Ostróda, tak? Dokładnie. Więc nie mów. To, co trener powiedział w wywiadzie, że on ten pierwszy tydzień traktuje, musi zobaczyć tych chłopaków, bo te przygotowania trwają tylko 4 tygodnie. W 4 tygodnie, jak ktoś nie umie się ustawiać w obronie, trener go nie nauczy. A my potrzebujemy zawodników, którzy wejdą z marszu do zespołu. Taka jest prawda. Na te letnie przygotowania niestety one są zbyt krótkie. To jeszcze podsumowanie kolejne. To też dobra robota Kenia. W zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu jeszcze, tak? Ustalił te 16 nazwisk, które mają ważne kontrakty powyżej 1 lipca. Jakub Teco, Filip Szabaciuk, Konrad Syldak, Jakub Mysiorski, Krystian Skutnik, Adrian Morawski, Marceli Łukasik, Bartosz Florek, Mateusz Drabiszczek, Kamil Dajnowski, Jakub Brdak, Mateusz Błaut, Jakub Banul, Karol Żwir, Filip Wójciek, Szymon Dowgiało i jeszcze jest jeden taki zawodnik na wypożyczeniu, Mateusz Jońca w Zniczu Biała Piska. On nie ma co prawda umowy ważnej, ale jest na deklaracji, więc jest zawodnikiem Stomilu. I na pewno Stomil będzie się mu przyglądał. To wiem na pewno. Okej, okay, no dobrze. No to przejdźmy, pogdybajmy troszeczkę, tak? Poplotkujmy. Kto może się zjawić z piłkarzy na testy, albo kogo trener Piotr Jacek widziałby jako wzmocnienia w Stomilu? Kto mógł być na tej liście, o której tam wspominał, że jest? Na pewno zaproszenia dostaną zawodnicy z czwartej ligi, którzy się tutaj wyróżniają. Z tego, co mi się udało ustalić, to jednym z takich zawodników jest piłkarz DKS-u Dobre Miasto, Damian Lubak. To jest napastnik z czwartej ligi, ma dostać szansę pokazania się. Zobaczymy, co z tego będzie. Bardzo fajny zawodnik jest w DKS-ie Dobre Miasto, grający na pozycji 6-8, Hubert Racki. Ale tutaj możemy niestety przegrać rywalizację z Olimpią Elbląg. Myślałam, że powiesz, że na prawej obronie. Ciekawy zawodnik. W dobrym miejscu ciekawy zawodnik gra. To też gra. Ciekawy zawodnik, chociaż zawsze upiera się Janek Buchot, że gdzie on już by nie dał rady w pierwszej lidze, bo to jednak pół roku przerwy, teraz już roczna przerwa, tak, no to już za długie. Nie, no. Ale w drugiej może. Nie, no Janek, podejrzewam, że on już mentalnie jest poza grą o wysokie cele. Nie, on... więc... Sprawy szkoleniowe to, a na tym momencie na pewno by nie dołączył do sztabu szkoleniowego Stomilu Olsztyn, ale mówię, wracając do tego Huberta Rackiego, rocznik 2003 i uwaga, tutaj też Olimpia Elbląg się mocno interesuje tym zawodnikiem, a umówmy się, Olimpia Elbląg jest bardziej konkretniejsza, ona przede wszystkim stawia na tą młodzież, w Olimpii Elbląg można się wypromować. Nie podpowiadaj, bo może słuchają tutaj. Ale oni wiedzą o nim, oni mu propozycje. Nie no, śmieję się, że podpowiadasz, że żeby wybrać Olimpię Elbląg. Nie. To już tam były trener. Nadinterpretacja. Stomilu zdecyduje, gdzie trafi Hubert Racki. Z tego, co mi się udało dowiedzieć, Paweł Flis z Korsz ma dostać szansę tutaj testów w Stomilu. Środkowy obrońca. Ostatnio grał w drugiej lidze w Raduni, tam został, mówiąc kolokwialnie, odpalony. Radunia to jeden z bardzo poważnych kandydatów awansu do pierwszej ligi w tym sezonie i oni tam nie chcą ugrywać się młodzieży. Będzie grało tam dwóch młodzieżowców z przymusu, reszta to doświadczeni zawodnicy, którzy mają zrobić awans, więc on tam nie gra i taki naturalny ruch, bo skoro Stomil ma wracać do tego, że ściąga tych wyróżniających się zawodników z regionu, no to ten Paweł Flis, no gdzieś tam się obił tu drugą ligę, no to trzeba mu się przyjrzeć.
Z Warmii oczywiście jest taki jeden zawodnik z Japonii, to jakby Shun odszedł, to można byłoby sprawdzić Shinonaga, bok pomocy, rocznik 2000. No to oczywiście liga okręgowa, no to nie ma o czym dyskutować, porównywać tutaj poziomów, no ale jeżeli kogoś wybierać z tej kolonii japońskiej tutaj w Olsztynie, która jest i w Warmii, tak, jeden zawodnik w Stomilu, jeden wypożyczony do KKS-u, to chyba ten zawodnik jest taki najbardziej pożądany, żeby mu się przyjrzeć. Pamiętajmy, że jakoś jednak tym Japończykom w Stomilu jest po drodze i ale nie, dobrze się tu czują i fajnie wyglądają. Dobrze są zaopiekowani. Tak. Oni tu mają opiekę na profesjonalnym poziomie. Jest pracownik tak oddelegowany do spraw, ten menadżer ich jest tu na miejscu. To nie jak w przypadku tych piłkarzy z Kongo, że ich opiekun w Warszawie jeszcze gdzieś tam potrafi narzekać na Stomie, a finalnie się przejechał na tym jednym zawodniku. To jakby nie można porównywać, tak? No, ci zawodnicy z Japonii to przecież zawsze tam jakoś mają w ogóle inną mentalność, tak? No, tak, do głowy mu nie przyszło wyjmować pieniędzy ze skarbonki, tak? Tylko zapieprzać na treningu. No to jest, wiesz, no ten etos pracy Japończyka jest zupełnie inny niż demokratycznego Kongijczyka, tak? Tam trener wspomniał, że ma na liście zawodników, których prowadził Sokolo Struda na przykład. I ja bym tutaj widział Michała Zimmera, obrońca. On grał w Sokole i ostatnio grał w Pogoni Grodzisk, z którą spadł z trzeciej ligi. Ale to takie moje oczywiście gdybania, tak? Jak ja miałbym wybrać jednego zawodnika, to bym postawił na niego. Zobaczymy, czy mi się uda. No i takiego zawodnika, którego ja bym ściągał od razu, a pytanie, czy nas na niego stać, to Dawid Wolny. Bramkostrzelny napastnik, w drugiej lidze bardzo dużo bramek dla Sokoła Ostróda. On trafił do Sandecji, zapracował na ten transfer do pierwszej ligi, tam się nie sprawdził i cofnął się o dwie klasy niżej. Do Polonii, bo tam teraz w trzeciej lidze już tak za wiele nie strzelał, bo strzelił 8 bramek wiosną. Ale jeżeli było nas stać na niego, to myślę, że to jest taki zawodnik, który mógłby tutaj do Olsztyna trafić, ale to też jest takie moje pobożne życzenie. Nawet fajnie wyglądał w meczu ze Stomilem i faktycznie myślę, że tak, jego trener Jacek może... O którym chcieć... meczu mówisz, bo graliśmy 3 razy z Sandecją. Tutaj... Dwa razy, jesienią 2 razy. Ligowy u nas, no. Całkiem nieźle wygląda. Chyba połówkę grał, nie? Tak. I to, co trener mówił, że chciałby postawić na młodzieżowego bramkarza. A, udało ci się kogoś. Tak, jest wyszukać? Taki kandydat, który by spełnił dwie takie, jak to nazwać? Założenia? Dwa założenia. Młodzieżowiec i piłkarz z regionu. Mhm. I z klubu z ekstraklasy. Adrian Sandach, rocznik 2004, 1,90 m wzrostu, bramkarz Korony Kielce. Bez doświadczenia pierwszoligowego, bo jeszcze nie grał na tym poziomie, ale pochodzi z Mrągowa, wychowany jak Mrągowi Mrągowo. Ostatnio grał w rezerwach czwartoligowych, które awansowały do trzeciej ligi i w juniorach młodszych czy starszych, to już nie pamiętam. No i to jakaś tam opcja jest tutaj, tak? Tego co słyszałem, że on by bardzo chciał, tak? A czy Stomil będzie chciał, to zobaczymy, ale no, to jest jakiś to sensowny kierunek. Żeby iść w tych bramkarzy młodzieżowców, bo to się rzeczywiście sprawdziło w Stomilu, w rundzie. My przez tyle lat nie wychowaliśmy żadnego bramkarza i nie wiem, czy wychowamy na ten moment, więc... Inne kluby wychowują olsztyniaków. I to byłoby to takie, no wygląda to sensownie, jak to wyjdzie na papierze, ale no... Tym bardziej, że w drugiej lidze musi grać dwóch młodzieżowców, to tym bardziej tutaj stawia się na tego bramkarza, tak, młodzieżowca, bo i tak później jednego w polu, tak, trzeba dwóch szukać w polu. No ale zobaczymy jak to będzie. No to tyle z mojego gdybania, tyle z moich z notatek, jeżeli chodzi o zawodników, no to coś wam tam nakreśliliśmy, no to są nasze przewidywania z tego, co gdzieś tam zasłyszeliśmy i to nie są jakby takie już też typowe plotki, tylko no, dzwoniliśmy w różne miejsca, żeby przedstawić wam tutaj jak najkonkretniej ten pierwszy trening, kto może zostać, kto może odejść, kto chce odejść, kto nie chce odejść.
Do tego w uzupełnieniu powiem jeszcze tylko tak, że Stomil też będzie miał, znaczy będzie rozważał sprawdzenie piłkarzy, którzy by tutaj wracali, tak? Którzy gdzieś w Stomilu grali i mogliby tutaj wrócić i chcieliby tutaj wrócić, czy z wyższych, czy z niższych poziomów ligowych. Więc bardzo możliwe, że gdzieś te stare... na przykład Mosek. Jakub Mosakowski. Tak, Jakub Mosakowski. Który spadł ze zniczem Biała Piska. Do gdzieś mógłby być tutaj oglądany, rozważany. Czy Mamadou Bach na przykład, tak? Też można by na niego popatrzeć. No tak, gdzieś na tym poziomie, na którym gra, rodzi sobie bardzo dobrze, więc... No w czwartej lidze jego chciał trener Figurski do drugoligowego Sokoła. Ale tam działacze jakoś tam Mrągowia trochę i przystopowała ten transfer z tego, co kojarzę, jakoś tam się nie udało ten zawodnik, no ale on zasługuje przynajmniej, żeby sprawdzić się w trzeciej lidze, w drugiej też, a na pewno w tym sezonie pewnie odejdzie z Mrągowi i też się nie zdziwię, jak wyląduje na przykład w Tęczy Biskupiec. Jakub Mosakowski, ja byłem zawsze jego wielkim fanem, jeden z moich kolegów ciągle mi to wypomina. Słucha nas. Tak, tak. I ja jestem za tym, żeby ta, jak już miałbym wybierać takich zawodników, no to ja widziałem Jakuba Mosakowskiego na lata, tak? No tylko on w pewnym momencie przestał się rozwijać, tak? Tak. I nie wiem, czy on zrobił postęp w zniczu Biała Piska, tak? Drużynie, która spadła mimo wszystko. Tam chyba formalnie jeszcze jakieś tam teoretyczne szanse, oni w tym weekend nie grali, nie znam teraz wyników, tak? Ale no ten klub żegna się, będzie grał w następnym w czwartej lidze. Tam jeszcze jest Jakub Kanclerz w Zniczu, tak? On też pewnie dostanie swoją szansę w Stomilu się na pokazanie. Tutaj też było... No jest kilka czy kilkanaście takich na liście, na przykład ci czwartoligowi piłkarze, tam mamy kontrakt ważny z Kamilem Dajnowskim, który ściągnęliśmy go do pierwszej ligi, później go wypożyczyliśmy z powrotem do czwartej ligi. No to też takie ruchy dziwne, nie? Że trzeba było takiego zawodnika sprawdzić w trzeciej lidze. Chociaż on miał grać w GKS-ie Wikielec, a ostatecznie wrócił do Polonii Lidzbark Warmiński. Okej, okay. To miał być głównie program stricte sportowy, tak? Bo też przymierzyliśmy się do tych spraw organizacyjnych. Żeby coś wam więcej powiedzieć, ale to zleciłem też dla Kenia i Michał Brański ci powiedział, że nie ma nic do zakomunikowania w tym momencie w osiecie klubu, tak? Tak, jeszcze przez kilka dni nie będzie miał nic do zakomunikowania. Mamy się jakby skontaktować w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, wyjdzie. Rozmawiałem za to z prezesem Stomilu Arkiem Tymińskim. Odnoszę takie wrażenie, że czasami zadajemy trudne pytania, albo dziwne pytania, bo ja się zapytałem wprost, kiedy będzie komunikat, który powie, że Stomil startuje... Obiecany komunikat, zapowiedziany komunikat. Komunikat, który powie, że Stomil wystartuje w drugiej lidze. I każdy się tak na mnie patrzy, z kim bym nie rozmawiał w klubie, jakbym, nie wiem, odkrył Amerykę, bo jest to jak gdyby, rozumie się samo przez się, tak? Nikt w Stomilu nie zakładał innej opcji niż gra w pierwszej lidze albo wystartowanie w drugiej, tak? W zależności jak tam te sprawy licencyjne by się potoczyły. Więc na ten moment możemy być na 95% pewnymi, że nie, wystartujemy, no, tak? No wystartujemy w tej... raczej dostaniemy licencję na drugą ligę, tak? No nie wiem, na przykład Michał Brański mógłby stwierdzić, nie gramy w drugiej lidze, przystępujemy od czwartej, bo nie mamy budżetu. No to chyba, że tak. No ale licencję dostaniemy. No słuchaj, Skra dostała na pierwszą ligę licencję, tak? To jest w ogóle wtedy oddzielny program na tą sprawę, ale to też nie chcę o tym rozmawiać, bo w Stomilu bardzo długo żyli tym, że Skra nie dostanie, tak? Wszyscy mówili, że nie dostanie, a patrz, Skra dostała. Komisja licencyjna przyznała licencję dla Bełchatowa, który był bankrutem i grali pół roku w drugi dzień. To Stomil bez długów miałby nie dostać. Nie, Stomil... Prognoza finansowa... Tak, no normalnie musimy pokazać budżet mniejszy o te wpływy z pierwszej ligi i tutaj na spokojnie dostaniemy licencję, natomiast też musimy poczekać na licencję dla awansujących z trzeciej ligi, bo najpierw oni będą, że tak się kolokwialnie wyrażę, obrabiani tak, przez PZP. A awansował już Zagłębie 2 Lubin, więc oni nie będą mieli problemów. Siarka Tarnobrzeg też nie będzie miała problemów.
z pierwszej grupy tam rozstrzygnie się między Olimpią Grudziądz a Kotwicą Kołobrzeg. Też mi się wydaje, żeby ktoś tam miał problemy. A w grupie tej naszej, warmińsko-mazurskiej, Polonia, Warszawa i Legionowia, Legionowo. Tutaj zobaczymy jutro mecz na szczycie w tej lidze, zobaczymy kto awansuje. Tu też nie powinno być tych kłopotów, tak? No my też przystąpimy. Pytanie, w jakiej roli, czy drużyny, która będzie chciała bić się o baraże i awansować, czy drużyna Sokoła Ostróda, tak? O statusie Sokoła Ostróda, gdzie postawiono na wygranie Pro Junior System i stabilny spadek do trzeciej ligi. I tego ja oczekuję. To był obiecany komunikat, który ma się powiedzieć, plany i o to mamy prawo się dopytywać i o to prosić. I co tu ci powiedział prezes Kamiński? Tu oczywiście też zapytaliśmy o to. I teraz tak, w piątek lub w sobotę, czyli wczoraj lub dzisiaj, miało zostać ogłoszone walne, kolejne. Z tego co widziałem, do rozpoczęcia naszego programu, to jeszcze na stronie nie pojawił się żaden komunikat, ale być może się jeszcze dzisiaj pojawi. I ustawowo za dwa tygodnie takie walne mogłoby się odbyć, bo tyle trzeba czekać od ogłoszenia. I wtedy to walne już nie ma być takie sprawozdawcze, jak to, co było ostatnio. Natomiast ma być tutaj przedstawiony konkretny plan i program dla Stomilu na kolejny czas. No właśnie, bo Krzysztof Florek słusznie skądś zauważa, że my tak trochę gadamy, byle gadać, nie o konkretach. No ale no, nie znamy konkretów. No, nie znamy, no i myślę, że niektórzy w klubie też nie znają tych konkretów. Nie, tak? No natomiast... I my jesteśmy świadomi tego, że to może tak wyglądać, jakby tu jesteśmy nieprzygotowani, ale no niestety, no tak to działa i tak to wygląda na ten moment. W Stomilu, że tych konkretów nie ma. No. Ale cały czas są prowadzone, nie dość, że te rozmowy transferowe są przygotowywane, te wszystkie sprawy i rozmowy z zawodnikami, to cały czas są prowadzone no, sprawy niech, nad budżetem. Także, niech tym no są albo i nie są, tak? No to jest, wiesz, no to jest to, co ci mówi. To, co ci powiedział właściciel klubu Michał Brański, niech to będzie najlepsza odpowiedź tego, dlaczego my tak gadamy, byle gadać, tak? No bo właściciel klubu na ten moment nie ma nic do zakomunikowania. No to o czym to świadczy? O czym to świadczy, tak? Tu w Stomilu oczywiście znowu okres przespany, bo wszyscy myśleli, że my w tej pierwszej lidze będziemy, tak? No nie jesteśmy. Dobrze. Ten wywiad z prezesem Tymińskim, jeszcze obróbka tekstowa i on się jutro najpóźniej pojawi na stronie stomilu.pl. Tak więc zapraszamy do czytania. No. Nie, no za dużo tam do czytania nie ma, tak? Ale, prezes powiedział to, tak? co mógł w tej chwili na ten moment. Albo to, co chciał ci powiedzieć. Albo to, co chciał. Dobrze, niedługo będzie można do nas dzwonić. 600-134-265. Która to godzina? 20.13, czyli jeszcze mecz reprezentacji się nie zaczyna. Jeszcze będziecie mogli z nami tutaj podyskutować, porozmawiać. Dobrze, no to ja przejrzę te komentarze. No to Krzyśkowi dziękujemy za komentarz. Już powiedziałem, dlaczego to tak wygląda, jak wygląda. Paweł Wilicki pyta... Nie, Tomek Bańkę pyta się, co dalej z Grzegorzem Lechem. Bo tyle gromów na niego spadło w ostatnich miesiącach, że Grzegorz Lech dalej będzie trenerem, asystentem trenera Piotra Jacka. Na ten moment tu sztab szkoleniowy się nie zmienia. I... Dobrze, to możemy sobie powiedzieć... do 30 czerwca. Możemy sobie powiedzieć w ten sposób. Jeżeli nie pójdziemy drogą Sokoła, to trener Piotr Jacek zostaje razem ze swoim sztabem, tak? Aha, czyli jakby... A ja obstawiam... A jakby ten poszedł mniej optymistyczny wariant Sokół Ostrowa, no to wtedy Grzegorz Lech staje się naturalnym pierwszym trenerem Stomilu. Tak ja to widzę. Jest... Bardzo być może. Tak ja to widzę. Ale zobaczymy. Bądźmy znowu dobrej myśli, ale no ciężko być dobrej myśli, gdy zespół spada, tak? I tutaj naprawdę trzeba konkretnych działań, ale to też jest... Możemy gadać i gadać, byle gadać, tak? Bo nas i tak nikt nie posłucha. Nie, to wiesz, no, to co zawsze rozmawiamy między sobą, tak? Nawet spadek, mimo że jest to bardzo przykra rzecz i wiąże się z wieloma komplikacjami, jest to rzecz wpisana w sport i może się przydarzyć klubowi. I w normalnym, w normalnie prowadzonym klubie też trzeba brać takie założenie, tylko trzeba mieć plan, co zrobimy, jak spadniemy, tak? Dobra, wracamy. W grudniu wtedy... było wiadomo, że jesteśmy blisko tego. Także... No tak, można było od grudnia już planować, to prawda. W grudniu trzeba było podejmować inne decyzje, żebyśmy nie spadli z tej... Nie były podjęte i tak i to trochę jest... przespany był ten okres. Janek powiedział, że nie będzie oceniał trenerów. No jasne, no bo zawodnikowi nie wypada, tak? Kto wie, czy kiedyś na swojej drodze piłkarskiej nie trafi dalej na Adriana Stawskiego, ale wtedy trzeba było dokonać zmiany. No trenera 06 w Gdyni.
Jasny sygnał to był. No. To był jasny sygnał. I tak to wygląda. Okej, no możecie do nas dzwonić 600-134-265, jeżeli ktoś ma, chciałby się tutaj podzielić, może ma jakieś też zakulisowe informacje co do zawodników. Może jakiś menadżer do nas zadzwoni powiedzieć, kto będzie na testach w Stomilu. To zobaczymy. Kolejna rozgrzewka za dwa tygodnie przed finałem Wojewódzkiego Pucharu Polski. Stomil 2 Olsztyn ma szansę zagrać. Wywalczyć, zagrać. Wygrać, wywalczyć awans do Pucharu, tak? Tak, z GKS-em Wikielec. Z GKS-em Wikielec. Z takich informacji, które się pojawią niedługo na oficjalnej stronie klubu, to że kibice mają przyznane 100 minut 360 wejściówek na sektor gości. Bilety nie pamiętam w jakiej cenie. 15 zł. 15 zł. I do kupienia będą w klubie. Warto wspierać tą drużynę Adama Zajera, warto ją zobaczyć. Kto nie miał jeszcze okazji obejrzeć meczów juniorów, czy ostatniego chociażby meczu, który ty, Krzysztof, komentowałeś na żywo, mecz na stadionie, warto się wybrać. Ostatnia szansa zobaczyć ten zespół w takim składzie pod wodzą trenera Adama Zajera, którzy niestety nie awansowali do centralnej ligi juniorów, ale mogą ten sezon zakończyć w super sposób i wywalczyć wojewódzki puchar Polski, który ostatni raz Stomil zdobył bodajże w 2007 roku w Nowym Mieście Lubawskim, był finał z Huraganem Morąg. To te podobne kierunki, niedaleko jest Wikielec od Nowego Miasta. Może tam, nie wiem, jakaś tam różnica, ale to mi to się zawsze tak kojarzy, że to tamte kierunki, więc fajnie byłoby to powtórzyć. Chcesz pogadać? Zadzwoń 600-134-260. Brzmi to paru jak z jakiegoś Polonia 1 na przykład, wiesz, po godzinie 22, nie? Ale okej. Nie ma problemu, my lubimy rozmawiać. Kolejna rozgrywka, tak jak mówię, przed wojewódzkim finałem Pucharu Polski. Tutaj Marek Brdak nas ogląda, słucha z wakacji na żywo, ale za dwa tygodnie to on będzie tu naszym na pewno gościem telefonicznym. Nagramy pewnie rozmówkę z trenerem Adamem Zejerem. Są też byli piłkarze Stomilu grający w GKS-ie, Wikielce, więc na pewno będzie tych kilka fajnych materiałów i rozmówek. No, nikt nie dzwoni, to ja będę kończył. A dzwoni, o, a powiedziałem i ktoś dzwoni. Okej. Okay. Halo, halo? Halo? Na głośnik. Halo? Ktoś mnie dzwonił i nie słychać. Oddzwonię. Halo? To się okaże, że jakaś promocja. Fotowoltaika dzwoni. Halo? Dobra, bo ci zaraz nabiję tutaj miliony. Nie wiem, ktoś do nas dzwonił, może ktoś nam napisze na czacie, kto nas dzwonił, bo nic nie było słychać. Nie wiem, no jeszcze raz, ale będzie ktoś chciał dzwonić, to oddzwoni. No więc jeszcze chwileczkę poczekajmy, kolejne, tak jak mówiłem, za dwa tygodnie będziemy chcieli... Marek, ja twój numer mam zapisany, tak? Tak więc spoko, to bym wiedział, że to ty. Wracamy do tych rozgrzewek, mam nadzieję, że nam się uda robić je cyklicznie, tak? I więcej tych materiałów będzie. Będzie audio i wideo wizualnych. Zawsze mam takie założenia na początku sezonu, tak? Nowe nadzieje, nowy ten. Trochę też się już stęskniliśmy, bo to przecież ile to już minęło? 3 tygodnie, tak? Za Stomilem na boisku. No okej. Okay, tym razem tak długo czekać nie będziemy, bo to już za chwilę. Tak. No. Druga liga, Mistrzostwa Świata w listopadzie, trzeba szybciej zacząć. No tak. Szybciej skończyć. Okej, okay, dobrze. Nikt nie dzwoni. I ostatnio, jak to powiedziałem, to ktoś zadzwonił. Okej, okay, podsumowując, kto nas dopiero teraz słucha, będzie mógł sobie także odsłuchać to na YouTubie. W oddzielne wywiady Paju wrzuci rozmowę z Jonkiem Straussem i z trenerem.
Do przeczytania też tekstowy będą właśnie wywiad z Jonkiem i wywiad z trenerem Piotrem Jackiem też będzie w formie tekstowej. Będzie też rozmówka krótka z prezesem klubu Arkadiuszem Tymińskim, którą tutaj mniej więcej Krzysiu streścił. Właściwie to pełna prezesa. Dużo więcej tam nie ma. I okej, w poniedziałek wybieramy się na pierwszy trening z Tomilu. Zobaczymy, ile z tych informacji, które podaliśmy, się potwierdzi, ile, czy już będą może jakieś pierwsze konkrety, fotorelacja, pewnie jakieś rozmowy kolejne. I czekamy na pierwszy sparing z Radunią Stężyca w Ostródzie, pewnie w godzinach porannych, więc będzie też można fajnie sobie to połączyć z wycieczką i do Ostródy, i później do Wikielca, cała sobota ze Stomilem. W jakiej by to lidze nie grał, to my za tym Stomilem będziemy jeździć, czy po drugich, trzecich, czy czwartych ligach. No dobrze, to tyle ode mnie. Była z nami Magdalena Gawrońska, Krzysztof Betkier i tutaj Paju. Powiedziałbyś coś na koniec. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć.